Bawaryczka czeka. Dobra, bierzemy się. Siemaneczko, dzisiaj zajrzymy, co się zrobiło. Spodziewałem się, że dzisiaj części przyjdą, ale dopiero kurwa etykietę ktoś wystawił. A więc jeszcze dzisiaj mi nie przyjdą, może jutro, mam nadzieję. Rozbierzemy, zobaczymy, co się stało. Oby nic poważnego. Dobra, bierzemy się za robotę, a jeszcze paczkę od kogoś dostałem, zaraz zobaczymy. Pokaż po. Nie, już nie otwieram na filmikach. Nie wysyłajcie paczek, nie otwieram już więcej na filmikach paczek. Bo się tego nazbiera, a potem pół filmu otwieram paczuszki. Co to jest? Dobra, jest karteczka. Siemanko Majster, tu ekipa z Elektro Install. W przerwach między scenami oglądamy twoje naprawy i oczywiście serwisu Stasia. Często łączymy różne przewody, kabelki, to na pewno przydać się zapas taśmy izolacyjnej w różnych kolorach, której my też sporo używamy. Dorzucamy kubeczek do kawki i herbatki, ewentualnie coś mocniejszego. Pozdrowionka od ekipy prowadzącej kanał na YouTube, Elektroinstall TV, Daniel i Paweł. Bardzo wam dziękuję za paciuszkę. Kit Malina, o. Dobra, paczta. Górma, o. Bardzo dobra robota, panie. Przyda się kurbańska. Luks. Luks się przyda, kubeczek. Kubeczek na coś mocniejszego. Dobra, bardzo dziękuję. Bierzemy się za robotę. Zobaczmy, co tu się stało. Pokaż, ile tutaj rozkręcania jest. Kurwa, znowu pasek muszę zdejmować. Dopiero teraz zauważyłem, że to jest tak wygięte w tą stronę. Rolka jest... ukruszona rolka jest. Kurwa. Jednak się narobiło. Ajajajajaj, gdzieś mam taką rolkę. Chyba u kobiety w samochodzie jest. Tą roleczkę przykręcić i to trzeba naddać, bo się wygięło. Aż tu chłodnica się zaparło. Kurwa, to tak lata. Spaw puścił gdzieś. Tam spaw wyrwało. Tuti, tuti. Spaw tam chyba puścił. Dobra, czyli to będziemy musieli, że tak powiem, naddać dołem, żeby ta rolka z powrotem nam się tutaj naprostowała. I tu trzeba w to przymierdolić, bo teraz tak ze skosa jest. O ile tam się nic złego nie stało, to nie ma tragedii, jeszcze pojedziemy na hamownię. Mam nadzieję, że to tylko tu przyjebało i coś się... dekelek jakiś, kurwa, ukrusił. Słychać normalnie, gdzieś powietrze wychodzi tam. Ale nie, nie mogę namacać, żeby było pęknięte. No musimy to odkręcić, zobaczymy. Także dzisiaj napocznę robotę i mam nadzieję, że jutro mi przyjdzie ta część. Bym chciał jak najszybciej, że tak powiem, jechać na hamownię, żeby jeszcze do kurwiatora przed zimą zahaczyć. I nie w tym sensie, co myślicie. Odkręcamy. A, może ja bym sobie łapki nasmarował. Gdzie ten kremik jest? Proszę bardzo. Niewidzialne rękawiczki. Żeby nie było, bo wtedy nie pokazałem całego filmiku, ale nie chciałem wam pokazywać, jak myję ręce tak długo i dlatego go trochę przyciąłem i zaraz tam żeście pisali, że oszust to oszust. Kurwa, nie oszust. Naprawdę to działa. Nie będę pokazywał, kurwa, 10 minut rąk mycia. Musiałem cięcie zrobić. Dobra, nakremujemy sobie.
Teraz zobaczycie. Teraz kurwa nie będę przycinał filmu. Chociaż już łapki miałem brudne. Szybko wysycha. O, hops, 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 hops. To trzeba będzie odkręcić. Tu trzeba klucza. Kurwa, muszę iść po klucze. Hanno Montana tego nie zrobi. Dobra. Jest waliza. Możemy dłubać. Pasek trzeba zdjąć. Chociaż paska też nie muszę zdejmować. Pewnie, że tak. Dobra, zdejmuj to, kurwa, niech się wyleje w pizdu. O, bo szkiełko potłuciesz, pan. Tu mamy. Tu nie mam jak odkręcić. Dobra, tutaj się odkręci. Proszę bardzo. I teraz trzeba tam na silikon żeś skleił. Na silikon. Tu jest chyba 10. 13, kurwa, nie 10. Co to, nie przykręcone? Tu jest 10. To ja nie na tą śrubę założyłem. Dobra, to najpierw odkręcimy. Jest jedną 13 złapane. A tu obok jest 10, tak dobrze mówiłem. Ale muszę wam powiedzieć, że nie urwałoby się, tylko przez mój błąd, że ja źle to przyspawałem. Nie wiem czemu tak, nie pomyślałem, że to jest tylko włożone, kurwa, na ten. Tak byśmy już dawno na hamowni byli. Tuti, tuti. Drutą żeś naspawał, już ręce pocięte. Proszę, żeby to było to. Żeby żaden dekielek nie był połamany, bo to już kupiłem, więc w razie czego tylko przełożę. A jeśli gdzieś się coś, jakaś śruba kurwa urwała, to już będzie przejebana. Co to za ucho jest tu, nie do kompresora? Mocowanie moje. Wysilikonowane, o. Na śrubkach pełno silikonu. Ej, to nie to. O kurwa. Już wiem, co się stało. Patrzcie, co się stało. Nie wiem, czy na kamerze będzie widać. Widzicie to pęknięcie na pompie? Także to jest całe. Gdzie ja to wziąłem? Gdzie to wziąłem? Gdzie ja to wziąłem? Ej, gdzie ja tą rurkę położyłem? A, nie zdjąłem jej. Kurwa. Chodzę, szukam. Niepotrzebnie, żebym to wyjął. To będzie chodzić. Tam się pompa rozwaliła. Kurde, jak to się podwinęło, silikon wypchnął. Całe? Całe, ale i tak muszę wymienić, bo z tego wyciekało, już tu widać, o, na trytytkę złapane. Przyjdzie nowe, akurat se założę, będzie uszczeleczka. Nawet lepiej, bo się wymieni, będzie chodzić. Dobra, trzeba odkręcić tą pompę. Aż dziwne, że to tak pękło, człowieku. Prawie na pół pękło. No tak, dobra, to muszę zdjąć. Inżynierze. Kurwa, paseczek trzeba zdjąć, ale tutaj. Ty tak chyba nie zdejmiesz tego paska łatwo. Hopsaj. Cię kurwa, zaraz to ci zrobię. Mi się wydaje. Proszę bardzo. Zdejmujemy. Pokaż tą pompę. Chodzi góra dół. Ojej, jak obciera. Zaraz odkręcić, to on zdjął pasek i teraz. No teraz będziesz problem miał z odkręceniem. Głąbie, kurwa. Pierdolisz, bo dawaj 10. Płaską. Jedna z tej, druga z tej pójdzie. Któraś musi puścić. No jest. Teraz ta. No jest.
Teraz ta. Kurwa, ostatni nie mam jak. Jak to nie ma, co? Poszło. Dobra, mamy to. Kurde, przez to łożysko nie zajdzie te koło. Czemu to tak się dzieje? Ale może sięgnę do, żeby odkręcić pompę. Zwykle się nie przebrałem, tylko kurwa w ciuchach. Zaraz mi wszystko ujebane. Szkoda, że nie mam jeszcze takiego wiatraczka, bym go jeszcze raz przyspawał, że tym razem lepiej. Nie zejdzie przez łożysko. A może? Na siłę. Andrzej. Zejdzie. 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 Zeszło. Bardzo dobra robota. Hej, ho i byćka rumu. Dobra, zaraz to rozkręcimy. No i trzeba czekać na części. Nic tu nie zrobisz, pan, szybciej. Jedynie co to rolkę mogę jeszcze podmienić sobie i to troszkę pospawać, żeby naprostować to. Tutaj, kurwa, aż wygięło tą blaszkę tutaj, o. Nie, czy to ja to tak przyjeba, ale chłodnica, człowieku, nie będzie przepuszczać tego powietrza. Czyli to jest czysty zbieg okoliczności, bo przecież ja już ją do odciny dawałem i nic się nie działo. Ale mówię, przed samym wyjazdem na hamownię jeszcze przetestuję. To nigdy nic nie wiadomo i proszę bardzo. Dobrze, że kurwa sprawdziłem. Za lawetę zapłacił i dupa. Mam nadzieję, że te koło zamachowe jeszcze nie puści te moje spawy. No wtedy też w ogóle będzie porażka. Ale dziwne, nie? Że pompa kurwa się ułamała. Wyciągamy. To człowieku na silikon sklejony. No. Nic nie ma. Nie. Wygląda, że gniazdo jest całe. Tutaj odłupało się, o. No i wiatraczek się połamał. Także części od wiatraczka gdzieś są w silniku. Brzemiele. Ej, lipa jest. Poszło gdzieś w silnik, wiatraczek. Holy shit. Ten element tutaj nie ma go. No, nie ma tego elementu. Jak to było założone na to? Nie wiem. Gdzie jest ta? Ty, no po mojemu to powinna śruba tutaj być, nie? I to skręcone powinno być. Kurde, patrzcie, ja tak pospawałem to tylko, a to tylko tak wchodzi. Jak to było zrobione? Przecież tu nawet jakbym do łożyska przyspawał, to też by odpadło. Nie wiem, jak to funkcjonowało. Na wcisk, tak? O, teraz jakby obspawał i tu obspawał. I tu obspawał. To by nie odpadło. Skąd ja mogłem wiedzieć, że to odejdzie od tego? Się zdaje, że to było na wcisk zgrzane jakoś. Gdzie ten plastik teraz znajdziesz? A jeśli czaisz się, by kupić samochód, tym bardziej sprowadzany gdzieś z zagranicy, proponuję Ci wejść na stronę carvertical.com. Tam możesz sobie sprawdzić stan pojazdu, a zresztą zobacz, jak to wygląda. Po wpisaniu VIN pojazdu dostajecie raport, gdzie możecie sobie sprawdzić aktywność samochodu, czyli gdzie był zarejestrowany, gdzie był wyprodukowany, gdzie był sprzedawany. Sprawdzimy także, czy nie był samochodem kradzionym, czy nie był jakimś samochodem służbowym. Oczywiście możemy sprawdzić przebieg pojazdu, czy nie był cofany licznik, czy nie było kombinowane coś. No i jeśli samochód był po wypadku, to możemy tutaj znaleźć typ uszkodzenia, szacowane koszty naprawy, cenę, za jaką samochód był wcześniej sprzedawany, wyposażenie pojazdu. No i możemy trafić też na zdjęcia. Lepiej nie trafić, ale wtedy wiecie, gdzie był samochód uderzony. Zawsze możecie w tym miejscu sobie tam dokładniej posprawdzać. Zawsze jest jak z ceny potem samochodu zbić. No lepiej nie kupywać kota w worku, lepiej coś tam wiedzieć. Patrzcie, tutaj pianeczka wybuchła chyba. Świecenia ujebane w piance. Bardzo ładny samochód, by klepie się takie rzeczy. Silniczek, cykwuch. No i tak wygląda raport. Jeśli byś chciał skorzystać z carvertical.com, link oczywiście jest w opisie filmiku. No tak.
Bierzę się za robotę. Jak tam zajrzeć? Zatkać, zatkać przelot. Nie, tam wpadło, tam do środka, człowiek. Dziursko wielkie jak. Paluszka wsadź. Nie, tam nie ma tego. A, gdzie ty szukasz? Nie w tym grzebałem. Pompa niżej jest, idioto. O, jest. Jest coś. O kur... Mam taki element. A to jeszcze mało jest. Nie ma tego kawałka plastiku. Dupa zbita. Zaraz zobaczmy, jaki to element. To było tak. No taki kawałek cały. Jeszcze ją poskleja, by chodziła. To też by posklejał. Co by nie posklejał? Poksipal? Tak by kibał. Najgorzej, że nie znajdę tego kawałka plastiku. Może gdzieś się wpierdolić i takiego przepływu nie będzie tego, płynu. Ten plastik się trafi i będzie przepływał, to kolejną pompę rozpierdol. Ej, naprawdę. Jak on będzie przepływał, to rozwali pompę. Kurwa, jeśli w silikonie ujeba, teraz trzeba będzie to czyścić. Ojej, kurwa. Dobra, jeszcze trzeba tą rolkę napinającą odkręcić. Tylko tu jest... dekielek. Kurwa, cię zaraz nie pójdę. Poszło. A chama trzeba nieraz. Najwyżej się gwint urwie. Dobra. To łożysko dobre jeszcze je. Dobra, muszę iść poszukać. Albo u kobitki mam taką rolkę, albo mam w garażu gdzieś. O, proszę bardzo, roleczka od kobity z samochodu. W ogóle nie starta jest. Ta była tak wypieprzona. Odkąd mi taka rolka w Grudziądzu rozpieprzyła się we 39, tak teraz jedną cały czas zapasową se wozię i paseczek. O, widziałeś? Także możemy zamontować. Jedno będzie już naprawione. A, tu już jest kurwa na inny klucz. Ta inna to jest w ogóle jakaś. Tu była taka. O kurwa, inna je. Co się pierdolisz? Od czego to było? Tu była od E39. No tak nie założę, kurwa. Co? Ta była taka, ta była taka. A, bo ta jest do E60, człowieku. I co teraz? Łożysko by trzeba było przepchnąć. A jak włożę tak, to lata jak tak... Nie może tak chodzić na boki. Bo to wchodzi i ładnie się trzyma. No tak. Tu łożysko większe jest wsadzone. Ale lipa. Nie da się nawet przełożyć tego. Ewidentnie jest większe łożysko. Bo bym wypchnął i nabił to. Dupa, muszę rolkę jeszcze kupić. Chyba, że do spawaj to do tego. Już nie kombinuj, się znowu urbie. Nie, nie będzie się kręcić w ogóle. Obciera tutaj. Dobra, i tak musisz czekać na pompę. Ojej, jak ci wygięło te szpilki od pompy. No, tą szpilkę mi wygięło. Dobra, nadda się. Łotkiem przypierdzielisz pan. Będzie chodzić. Zamykaj gruzę. Trzeba jechać po roleczkę. Dobra, proszę bardzo, łapki czarne. Tutaj najgorzej, bo gdzieś tarłem po jakiś smarak czy coś. Mam nadzieję, że to zejdzie. Tutaj ta gumyczka chyba moja się rozpuściła. Dobra, patrzcie. Jeszcze raz wam pokażę. Tym razem nie będę ucinał. Nagrania, żeby nie było.
Zrapę dobrze mydło specjalistyczne. Czekaj, czy teraz zejdzie, bo ja tym płynem to mogło się... Ta rękawiczka mogła się spukać. Pa, schodzi to. Tym płynem od tych... od... tym płynem od chłodnicy, nie? To mogła ta rękawiczka się zmyć troszkę. Więc nie wiem, czy to tak zejdzie dobrze. Na łokciach nie ujebany. Także o, proszę bardzo. Hops. Hops. Kurwa, o, po jednym tym. Mówiłem, że bardzo dobrze myję. Się łapki po tym specyfiku. Dobra, mamy dzień drugi, przyszły mi części. O, widziałeś? Co do tego plastyczka, co on tam gdzieś się zapodział, to proszę ja was, majster, bierzeć to. Majster ma taki patent, o. Kupiłem pompę. O. Z metalowym birnikiem. Przemielę to, w razie czego. Bardzo dobrze, że pan wymyślił. Plastyczek wpadnie, przypierdoli, obcina, pokruszy. Oby nie zatkało gdzieś bloku. Nikt kurwa przegrzeje. Dobrze jest. Pokaż, będzie pasować. Będzie pasować. Założymy sobie uszczeleczko od razu. Silikonem trzeba będzie maznąć, na razie czego. Wracamy do gry, kurwa. Musiałem dokupić roleczkę nową, o, napinającą. Jeszcze tu trzeba będzie trochę pospawać. Proszę bardzo, kolejna część. I musiałem dokupić... Czy nie musiałem, ale myślałem, że to było będzie pęknięte. Więc kupiłem, o. Hops! Nówka sztuka, nieśmigana. O, pokaż tą starą, taka sama jest. O, uszczeleczka tu jest. Też trzeba będzie zasylikonować. Będzie luksus. Wymieniamy. Wracamy do gry, panowie. Dobrze. Cześć po silikon. Dobra. Już nam tutaj nie będzie spierdzielało ciśnienie. To idzie tak, a to idzie tak. No. O. Dobra, weź to odłóż, bo potem gdzieś ci wypadnie spod samochodu. Uszczelkę też tu włóż, żeby nie zgubić. I przykręcamy pompę. Szmateczkę i silikon, daj pan. To można by było... Nie, na silikonie będzie poślizg. Pewnie, że tak. Nie smaruj oliwą, tylko na silikonek się zrobi. Tutaj nawet jak będzie się pocić, to nic się nie stanie. Po całym podwórku mam te plastiki porozrzucane od tego wiatraka. Nawet się nie spodziewałem, że aż taki rozstrzał tego będzie. Nawet leżało tam koło samochodu mojej kobity. Będzie pasować chyba, nie? Będzie pasować. Daj silikonek. Troszkę trzeba zabarwić. Dla pewności. Z której to idzie? O, proszę bardzo. Silikon do dachów, ale będzie chodź. Pakiet premium za 500. O, ha, ha. Byci pan Baluśka. Dobra, wkładamy pompę. To jest jakaś różnica? Nie ma. Kurwa, wygięła się ta śruba jedna. Nie włożysz. Kombinerkami daj pan. Ta śrubeczka się wygięła. O kurwa, nie ruszysz tak. Łatwo, trzeba iść po młotek. Młotek. Kluczem. Andrzej. No teraz nakrętka pewnie nie będzie chciała wejść.
Jest? Jest. Kładamy pompeczkę. Wszystkie się powyginały. Tu też jest wygięte z tej strony. Człowieku. No kurwa. Może to musi być odwrotnie. Powyginało szpileczki i nie pasują. Gdzie młotek jest? Zaraz wejdzie. O! Dobra, reszta śruby dociągnął. Zakładamy kółeczko. Proszę was. Zaraz zalewamy maszynę. Dobra, ja sobie pasek założę i wtedy będę mógł śruby podokręcać, bo tak to się kurwa ślizgają. Kurwa, nie pamiętam jak pasek był. Tak był pewnie. Potem szedł na pompę wspomagania. To a może to wspomaganie powinno mieć więcej? Nie wiem, czy dobrze założyłem. Bo teraz wspomaganie ma mniej owinięty pasek i może się ślizgać, nie? A pompa wody ma w koło owinięty pasek. A po co jej tyle? Może to tu było? Ale nie, bo wtedy by się obwijało. Niecha, dobrze. Dobra, tam pierdoli, zostaw tam. Teraz musiałbym, kurwa, oczyścić to gniazdo w silikonie z zajeba. A, już. Pa, pa, pa. Zapomniałem, że przecież ja tu mam ten. Uszczelkę. Specjalistyczną. O, cześć, cześć, Andrzej. Zielona ciężarówka, ktoś mnie poznał. No trzeba skrobać. Człowieku. Pory chuje, zradzie ciekło. Paluśkiem zaraz się silikonik nałoży. Pa, 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 jak się robi. Cienką barstwę, żeby uszczelka się przykleiła. O. No coś ta uszczelka mi tutaj nie chce wleść. Dobra. Ciekawe, czy teraz pomoże ta specyfik, ten kremik na paluchy, co wymazane. Tutaj musimy też troszkę wstrzyknąć. Kurde, pieprzył wszystko. Gdzie jest ta uszczelka? A, no ta. Francja elegancja. I teraz musimy to wszystko wymazać. Tuti, tuti. Cienką warstwą. Nie musimy, ale dla pewności. Bardzo dobra robota. Dobra. To wchodzi tam, to wchodzi tam. Dobra. Mamy. Mamy skręcone, więc mogę już zakładać tutaj o. O paseczki. Zaraz będziemy odpalać, behiku. Zaciskamy luksusowo. Mam nadzieję, że na nowych częściach to pochodzi. Że nie puści zaraz.
pompa jest, to jest, to jest. Teraz tylko rolka napinająca. I już można odpalać. A, i zalać trzeba płynem. Teraz roleczka napinająca. Nóweczka sztuka. Proszę bardzo. Hops. Roleczka. I to było to chyba. No to. Taki tu dostęp do tej rolki zrobiłem. Jak prawdziwy inżynier. Bębu. Dobra, doszło już do końca. Nareszcie, kurde, ile kręcenia. Mam wrażenie, że ta rolka jest jakby chyba szersza, ale mogę się mylić. Dobra, zrobione. Teraz tylko musimy to poprawić. Trochę smarknąć gdzie nie gdzie i naddać. Młotka trzeba przyjebać. I będzie można odpalać już maszynę. Nie wiem, czy tu nie muszę przyspawać jakiegoś druta, żeby wzmocnić to, żeby to się tak nie odginało w tą stronę. Rolka rolką, ale to kurwa jest za słabo to dociska. Hops. Zaraz znowu było pozalewa wszystko. Leję. Trzeba złapać poziom, żeby taki sam był, wtedy mi nie chlapnie. Jest kurwa? Co jest grane? Dobra. O, dobra, jest. Popsaj. Dawaj po ancugu. Idzie. Zapowietrzyło się. O, takie słodkie. Kurwa, jebamy. Poboryj go się nie żygo. Ktoś mówi. Czemu się zapowietrza mi cały czas to? Człowieku. Dobra, tak się doleje już resztę. O, najpierw naddamy, a potem pospawamy. A, spawy jak trzymają. Naddało się. W rolkę przyjebie i znów będzie zgięta. Dobra, jeszcze trzeba dołem tak popchnąć. Może da radę. A, tu możesz, patrz. Bardzo dobry plan. Cię kurwa pobeginam zaraz. Ja cię kurwa pobeginam. Nie idzie. Poszło, tylko znowu trzeba tu podkładek nadawać. Kurwa, to lata człowiek już jak gówno. Tak muszę przytrzymać i tam pospawać. Kurwa, popuszczały moje spawy. Człowiek. Jak to pierdolnie. Przy kurwa 180. To kompresor górą wyleci. Cały czas smak boryga czuję. Złap porządne uziemienie. Dobra, spałaj po. Zaraz chodź. Będzie spawać, będzie. Teraz trzeba wyprzeć tylko to jakoś tą roleczkę. Śrubokrętem daj po. No, tak może da radę. Ile to w życiu muszę kombinować, żeby się coś mogło naddać. Dobra. Patrz, jak majster zabezpieczył, żeby się nie odsuwało. Ja będę mógł ładnie pospawać.
Jakie zajebane. Jechać. Zaraz, zaraz. Nie omknij mi się teraz tutaj. Nareszcie już ładnie zaspawał. Teraz to już nie puści. Dobrze. Jeszcze jakby stąd złapał do tej śruby coś. Kawałek pręta. Wiertło zjebane tu się przyspała i będzie trzymać. Trzyma się, trzyma. I teraz u góry. Mruż pan oczy, kurbo. Żeby cię potem nie bolały. Będzie trzymać, luks. O, wziął rolkę, popalił. Gdzie się odginać jeszcze? W tą stronę? A, już nie, zesztywniało. Rolka nie musi tak idealnie chodzić po tym pasku. Dobra, gaśpa. No i proszę was, nadeszła by kopo... Kurbysino ty. Nadeszła biekopomna chwila. Naprawione. Dobra. Musimy odpalić i tutaj dolać jeszcze płynu i można przetestować, czy wejdzie w maksymalne obroty. Dobra, patrzcie, czy z gruza nic nie wyleci. BMW. Start engine. Nie pierdolnie nic, coś piszczy. Kurwa, rolka się nie kręci. Ej, co to się stało? Czemu się tak roleczka nie kręci? Kurwa, przyspawała się? O co chodzi? O kurwa. Już żeś stopił rolkę. Co ty mówisz? Andrzej, czemu się nie kręci? Może nie w tą stronę założyć? Holy shit. Ona się kręciła w ogóle? Może ją skręciłem za mocno? Kurwa mać. Dobra, wyłącz to. Pokaż, teraz się kręci? O, teraz się kręci. Ale się wytarła krzywo teraz. Pa, pa, pa. Jaki majster ściął. Dobra, teraz się powinna kręcić. Zaraz zobaczymy. Będzie piszczało, to znaczy, że się nie kręci. Kurwa, nie kręci się, no. Co z tą rolką się stało? Z drugiej strony, żem przypalił. A idź pan, kurwa, kuj. Co jest grane? Poluzuj jeszcze. Ej, nie wiem, o co chodzi. Z drugiej strony się przytopiła znowu. Pokaż teraz. Może teraz. Może się rozchodź. Ale niestabilnie chodzi.
widzicie, majster miał rację co do kratowania szyb? Bo to niebezpieczne sytuacje są. Panie, no bardzo dobra robota. Gorące powietrze jest, cała rurka gorąca. Zamiast studzić, to ten kompresor nagrzewa powietrze. Ale w obroty fajnie wchodzi. Boję się przypierdolić do odciny. Że się znowu rozkraczy. Będzie chodzić! No i proszę was, gdzieś tu kurwa kapie i nie wiem z czego. Wygląda jakby... jakby z chłodnicy. Już kurwa rozsadziło. Jeszcze nie pojeździł, już rozsadziło ją. No kapie normalnie z chłodnicy, albo tu może. Nie, to nie. U dołu coś. Nie wiem, kurwa, nie wiem. Normalnie nie wiem. Już mnie zaczyna wkurwiać to wszystko. Tą rureczką. Kurde, może to nie skręcone jest jakieś na tych śrubkach. No nie wiem czemu. Coś nie ciekło. Dobra, tam drobny byciek. Widzieliście to? Jak wiertło trzyma? Do odciny można dawać. Dobra, chodzi. Wracamy do gry. Bardzo dobra robota, ale słyszę ewidentnie, jak tutaj gdzieś jest jakaś nieszczelność i syczy, schodzi powietrze. To można trochę przykręcić, żeby więcej barów trzymało, bo chyba pół bara daje, tam na zegarze pokazuje, na maksymalnych obrotach. Więc tu by trzeba było podkręcić, żeby większe ciśnienie trzymało. No i bez przepływki lepiej chodzi, na przepływce wariuje i na niektóre gary jakby nie chodził. No tak, dobrze, będzie chodzić, luksus. Cieszy mnie to, do odciny wchodzi, ryczy jak V12. Dobra, słuchajcie, jest luks, chodzi, chodzi, można ją ogarnąć na hamownię. Teraz będzie chodzić. No tak. Dobra, byłoby na tyle, git malina. Do następnego strzałeczka. Cześć! Ludzie pozbieraj. Jeszcze muszę zobaczyć ten wyciek, skąd to się kurwa leje. Ale drobny wyciek to nic nie szkodzi, hamownie być trzyma. A i ten pstryczek kurwa cały czas, wiatraczek cały czas chodzi. Na stałe. Dobra, płyn się przyda.